Przez 4 dni legnicki stadion przy Orła Białego zmienił się w arenę uczniczych zmagań. W klasyfikacji medalowej zwyciężyli Koreańczycy przed Meksykiem i chińskim Taipei. A to zacięty pojedynek Koreańczyka z Ukraińcem. Ostatecznie zwyciężył nasz wschodni sąsiad. Miałem bardzo dobrych przeciwników, ale okazało się, że oni popełnili więcej błędów i byłem ostatecznie od nich lepszy. Zawodom przyglądał się olimpijczyk z Aten i Pekinu Jacek Proć. Sam także uczestniczył w swojej karierze w akademickich mistrzostwach. Było dawno, dawno temu, ale jaki wynik był? Nie pamiętam. W jakim kraju? Wiem, że było bodajże w Słowacji raz, na Słowacji i chyba w Hiszpanii też. Na legnickim stadionie obserwował, jak radzą sobie jego następcy. Miłym akcentem jest to, że Maciej Fałdziński jest w finale. Jest to kolega ze Steli Kielce. No, finał Mistrzostw Świata Akademickich jest naprawdę dosyć dużym osiągnięciem w jego wypadku, więc na pewno będę trzymał za niego kciuki. Maciej ostatecznie zdobył srebrny medal. Polacy w klasyfikacji medalowej zajęli 6. miejsce. Legniczanka Katarzyna Szałańska była 8. Na rozpoczęciu eliminacji no, nie wierzyłam, że mogłabym zejść tak daleko, ale po rundce do 1/4 o wejście do 1/2 no, pozostawał jakiś niedosyt, bo no, pojedynek był do wygrania, ale no, niestety myślę, że psychicznie w tym momencie nie wytrzymałam, ale 8. miejsce jest to praktycznie najwyższe moje osiągnięcie w tym momencie. Stolica Mongolii, Ulan Bator w 2016 roku będzie gospodarzem kolejnych akademickich mistrzostw świata.